Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Espero que estés bien. Ay, mi noga. Moja pierna. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmiku. Wiecie co? Kochane kobietki, ja uważam, że my kobiety jesteśmy wyjątkowe, jesteśmy niesamowite. Jesteśmy silne, waleczne. I każda, ja zawsze mówiłam, że każda kobieta jest piękna. Bo co definiuje nasze piękno, to jest to, jakie my jesteśmy tutaj. To jest nasze prawdziwe piękno. Nasza osobowość, nasze podejście do życia, nasz charakter, to wszystko jest piękne. Dlatego życzę Wam jak najwięcej pozytywności, jak najwięcej miłości, jak najwięcej życia, takiej kobiecości. Tego wszystkiego Wam życzę. I tak sobie dzisiaj myślałam, że my kobiety, jak my zakładamy rodzinę, jak my mamy dzieci, to niemalże cały nasz czas poświęcamy im. Robimy to z przyjemnością, robimy to z serca. A co, czy wy kobiety, które macie dzieci, bo ja mam na przykład jedną córkę i ona jest po prostu, ona jest tak jak za pięcioro, jest jej wszędzie pełno, wszystko mama, mama tu, mama tam, mama, po prostu mama do wszystkiego, a ja z ogromną przyjemnością robię dla niej te rzeczy, uwielbiam, bo kiedyś już później ona już powie ja sama, już zaczyna mówić ja sama, mimo to, że ma 8 lat. Będę tęsknić za tymi chwilami. No ale czy są takie momenty, są takie wieczorne chwile dla nas samych? Bo owszem, to co robimy dla naszych rodzin, to jest też przyjemność, ale czy my robimy coś dla samych siebie? Dla nas. Ja na przykład dla Francis, dla samej siebie, dla siebie. Czy wieczorami coś robię takiego, bo dzieci absorbują, dzieciom trzeba poświęcić dużo czasu, naszego kochanego czasu, naszym kochanym dzieciom. I to tak jest, z natury to robimy. Ja tutaj chciałabym Wam powiedzieć, jakie rzeczy ja robię, tak żeby sobie sprawić przyjemność, żeby się zrelaksować. Też Francinkę wprowadziłam do tego, że ona wie, że mamusia też wieczorami potrzebuje trochę czasu dla siebie. Tak raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, robię sobie takie domowe spa. Wlewam sobie wody do wanny, kilka kropelek olejków, jakąś sól, zapalam świecę, puszczam sobie muzykę relaksującą, robię sobie maseczkę na włosy, na twarz, cokolwiek. Wtedy wchodzę do tej wody, wyłączam myśli i po prostu się relaksuję. Tak przez 20 minut do pół godziny. Po prostu powiem Wam, że po tej kąpieli, potem do mamy spa, czuję się jak nowa. Jak nowo narodzona. Czuję, że zrobiłam coś dla siebie, dla swojego ciała. Dla mojego kochanego ciała, tak. Bo nasze ciała są kochane. I co jeszcze? Mamy Netflixa. I oczywiście, jak jest włączony telewizor, no to wtedy albo bajka, albo piosenki dla dzieci. Ja już znam wszystkie na pamięć. No i ten. Ale ja też Francinkę mówię Francinko. Są też filmy dla dorosłych. Mamusia też od czasu do czasu chce sobie obejrzeć swój film, który ja tylko jako dorosła mogę obejrzeć. Ona to rozumie, więc Francinka idzie spać, ja ją utulam do snu i wtedy sobie tak raz na tydzień, raz na 2 tygodnie puszczam sobie swój film. Albo po tym, jak ona już śpi, siadam sobie na kanapie, biorę książkę, zapraszam sobie herbatę, biorę książkę i też się relaksuję. To są takie chwile, widzicie, tylko tak włączam swoją kreatywność. Robię to dla siebie. Tak naprawdę nie muszę nigdzie wyjeżdżać. Nie muszę robić. Dziękuję bardzo. Na cukiereczka. Dostałam cukiereczkę od Francinki. Nie muszę nigdzie wyjeżdżać, nie muszę nie wiem ile pieniędzy i się stresować, tylko po prostu włączyć taką. Człowiek może się zrelaksować, jeżeli trzeba po prostu chcieć, mieć tą chęć, że chce ten czas, tą chwilę przeznaczyć dla siebie. Znaleźć tą chwilę. Jestem ciekawa, czy wy robicie jakieś takie. Macie takie chwile, sprawiacie sobie takie małe przyjemności. Piszcie mi w komentarzach, ok? Ja się na razie będę żegnać z Wami. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w kolejnym. Do widzenia. Pa, pa.